Siemano, siemano, witam, witam. Piątek, piąteczek, piątunio. Słuchajcie, jesteśmy sobie w lesie. Testujemy nową kamerkę. Mam przed chwilą na poczcie, musiałam opłacić rachuneczki. I mówię, jedziemy sobie gdzieś na przejażdżkę i stestujemy, jak kamerka działa, ta, którą dostałam na święta. Od Araba. Nie wiem, sami ocenicie, jaka jakość. Ogólnie fajna pogoda jest, słuchajcie. W tygodniu było bez sensu, bo było na plusie, chyba z 8 czy 10. I było tak nie za bardzo, to powietrze takie niefajne. A dzisiaj jest taki lekki, delikatny mrozik. Minus 1 czy minus 2. I fajne, takie świeże, super powietrze, słuchajcie. Nie wiem, zaraz tutaj pokażemy Wam, jak tutaj wygląda. Tak sobie będę, krążę sobie na razie po lesie. Troszeczkę świeżego powietrza trzeba nabrać. A Arab, słuchajcie, siedzi w aucie. No. I nie wiem, czy mogę sobie, o, może sobie przybliżę trochę. Nie wiem, w ogóle nie wiem, nie widzę siebie, nie mam na podglądzie i nie widzę siebie. Nie wiem, czy dobrze się patrzę, ale mam nadzieję, że dobrze się patrzę, że jest wszystko ok. Że jest wszystko ok. Ara sobie tam stoi autem. Za chwilkę, słuchajcie, jedziemy do domku. Muszę zrobić jakiś obiadek. No, i sobie posiedzimy. Widziałam, że Smurf już nadaje. Już chłopaki znowu od rana nadają. Także pewnie będziemy oglądać coś tam, co nieco. No, ale porobić swoje też trzeba, nie? Każdy ma jakieś obowiązki. No. Także słuchajcie, wczoraj było święto, dzisiaj mamy piąteczek, długi weekend przez to święto. No, jutro sobota, niedziela. Arab, słuchajcie, w nocy już wyjeżdża w niedzielę. Jedzie do pracy po 3 tygodniach przerwy. Do roboty jedzie na tydzień, bo. No w końcu trzeba, nie? Trzeba zarabiać cash, pieniążki. Pewnie ciężko będzie, bo już się przyzwyczaił, nie? Najgorzej taka przerwa, słuchajcie, jak jest długi urlop. I najgorzej jest się rozkręcić znowu na nowo w pracy. No. I taki teścik, słuchajcie, dzisiaj kamerki. Nie będę Arawa nagrywać, żeby nie było. No. Dobra, słuchajcie. Kończę. Kończę. Zaraz sobie spalimy fajeczkę. Fajne powietrze. Super. Mrozik. Kurde, jeszcze mi tutaj strzelił. Petardę mi rzucił. O matko, ale się nie przestraszyłam.